To jest pierwsza droga w województwie łódzkim, wykonana w technologii całkowicie podbudowy i wzmocnienia konstrukcji drogi, w technologii spoiw hydraulicznych, to znaczy mieszanie gruntu rodzimego przy użyciu frezarki gruntowej ze spoiwem hydraulicznym. Nawierzchnia jest bitumiczna, zgodnie z zamówieniem inwestora, to znaczy Zarządu Dróg w Piotrkowie Trybunalskim. Konstrukcja jest 25 cm ulepszenia gruntu rodzimego, doprowadzenia do parametrów gruntu leśnego oraz zamiast tradycyjnej konstrukcji stłucznia, czyli kamienia łamanego, podbudowa jest także z mieszanki spoiwowo-kruszywowej, 20 cm. Parametry drogi są odpowiednikiem kategorii ruchu KR1-2, to znaczy dla ruchu lekkiego, lokalnego o niewielkim natężeniu samochodów ciężarowych. Co to jest ten popiół wysypany tutaj po prawej stronie? Ten popiół to jest nasze spoiwo hydrauliczne, które jest uzyskiwane właśnie z popiołów lotnych, z węgla brunatnego, tutaj w elektrowni w Bełchatowie, który jest stosowany powszechnie na autostradach, na obwodnicach, o zbliżonych parametrach do cementu. Roboty rozpoczęliśmy 15 października po wstępnym wytyczeniu geodezyjnym drogi. Szerokość naszej drogi jest 5 metrów, 180 metrów bieżących drogi. Wykorytowaliśmy to na głębokość 20 cm. Następnie, to było 15-16 października, w ciągu tych dwóch dni właśnie wykorytowaliśmy 900 metrów kwadratowych drogi. Dzisiaj wykonujemy właśnie ulepszenie podłoża, czyli cementowozami, dwa cementowozy przewożą nasze spoiwo hydrauliczne. Zostaje to rozsypywane siewnikiem, wszystko później jest zmieszane recyklerem na głębokość 30 cm, po czym wałujemy to do uzyskania odpowiednich wskaźnika zagęszczenia gruntu. Jest to IS-098. Następnie będziemy materiał, który wcześniej zebraliśmy, schałdowaliśmy na miejscu do składowania tego gruntu, będziemy wszystko z powrotem zasypywali to koryto drogi. Następnie przyjeżdża po raz kolejny cementowóz z naszym spoiwem hydraulicznym. Również zostanie to rozsypane. Spoiwo zostanie rozsypane zgodnie z receptą laboratoryjną, która wcześniej została opracowana. Jest to około 35 kg na metr kwadratowy tego spoiwa hydraulicznego będzie sypane. Następnie zostanie ponownie recykler, to wszystko zmiesza. Zostanie również to zawałowane, zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia IS-1.10. Na drugi dzień, znaczy w tym samym dniu zaczniemy to profilować, z tym, że na drugi dzień skończymy to profilować do zadanych spadków podłużnych i poprzecznych. Ponownie walcem zagęścimy to i będziemy przez kolejne 7 dni pielęgnowali to wodą. Przez podlewanie, przez pielęgnację stabilizacji uzyskujemy lepszą podbudowę, trwalszą, mocniejszą. Dlaczego zdecydował się Pan na drogę w tej nowej technologii? Budowa dróg na terenie naszych miast, naszych gmin to priorytety dziś dla wszystkich samorządowców. Jest to proces inwestycyjny bardzo kosztowny i aby podołać wszystkim zobowiązaniom, wszystkim oczekiwaniom mieszkańców, trzeba minimalizować koszty. A koszty to przede wszystkim technologia, bo technologia w sposób istotny wpływa na właśnie poniesione nakłady finansowe. Dlatego zdecydowaliśmy się na nową technologię, technologię, którą w sposób innowacyjny wdraża jedna z firm na terenie naszego regionu. Skorzystaliśmy z ich oferty, dlatego realizacja tej inwestycji w oparciu o nowe rozwiązania, rozwiązania technologicznie odmienne od tych, które stosuje się tradycyjnie, a jednak przynoszące efekt taki, jakiego oczekujemy, a więc właściwa podbudowa i właściwy stan nawierzchni, który mam nadzieję w perspektywie czasu zadowoli mieszkańców, a jednocześnie nam pozwoli na to, aby z tej technologii korzystać przy realizacji następnych inwestycji. Czyli jak to się sprawdzi, jest szansa na kolejną obniżkę
kosztów budowy dróg? Zdecydowanie tak. Oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że ta technologia może być zastosowana dla określonych nośności drogi. Może być stosowana jednocześnie dla określonych odcinków dróg, które mają charakter przede wszystkim lokalny. Dlatego stosujemy eksperymentalnie tą technologię w tym miejscu. Myślimy o tym, żeby w perspektywie czasu skorzystać z tej technologii również w innych miejscach na terenie naszego miasta, aby poprawiać permanentnie stan naszych dróg, bo przecież tego przede wszystkim oczekują od nas nasi mieszkańcy. Zaletą konstrukcji, którą widzimy za mną, jest także aspekt ekologiczny. Ekologiczny to znaczy, po pierwsze zagospodarowujemy popioły z węgla brunatnego, które do tej pory praktycznie były bezużyteczne i były odpadem. Drugim punktem ekologiczności jest także produkcja samego spoiwa wykorzystywanego do budowy tego typu drogi. Spoiwa na tych popiołach, które wcześniej wspomniałem. Produkcja tego spoiwa jest około 8-10-krotnie tańsza poprzez mniejszą energochłonność w porównaniu do typowego spoiwa cementowego. A parametry wytrzymałościowe tego spoiwa są tożsame z parametrami wytrzymałościowymi cementu. I ostatnim aspektem ekologicznym jest, tak jak już wcześniej mówiliśmy, wykorzystanie gruntu lokalnego, czyli obniżenie kosztów transportu, co także wiąże się bezpośrednio z ekologią. Robi to urządzenie na drodze? W tej chwili wykonujemy podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni wykonane w stabilizacji gruntu. Wykonujemy w tej chwili górną warstwę tego powierzchniowego utrwalenia na drobniejszych gryzach. Polega to na spryskaniu dolnej warstwy emulsją i rozsypaniu równomiernym gryzów. Następnie idzie walec z tyłu i wałuje tą nawierzchnię, aby już była równa. I to już jest koniec budowy? I to już jest koniec roboty. Więcej przygotowań niż tej pracy. Pod względem praktycznym trwałość drogi jest zbliżona albo identyczna do trwałości drogi tradycyjnej. Podstawową różnicą jest różnica dla inwestora. Koszt drogi jest niższy ze względu na zastosowanie gruntów rodzimych i nie trzeba przywozić z odległych kamieniołomów tłucznia. I koszt jest niższy około kilkunastu, dwudziestu kilku procent metra kwadratowego typowej konstrukcji drogowej niż dróg do tej pory najczęściej wykonywanych. Dla mieszkańców uciążliwość jest też trochę mniejsza, ponieważ prace są prowadzone w sposób szybszy. Oczywiście częściowe zamknięcie ruchu jest konieczne, ale staramy się ograniczyć te zamknięcia tylko na czas prowadzenia robót. Po zakończeniu w danym dniu prowadzenia robót praktycznie mieszkańcy mogą korzystać fragmentami z tych odcinków, które są wykonywane. Wykonywanie robót oczywiście odbywa się przy wykorzystaniu organizacji ruchu tymczasowego. Z tym, że jak już wcześniej wspomniałem, jest to prowadzone w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Technologia ta może zmienić trochę układ sił na rynku wykonawców, z tego względu, że przy wykorzystaniu gruntów lokalnych ceny są zauważalnie niższe niż do tej pory obowiązywały. Ze względu na to, przy znanych już wcześniej budżetach danego inwestora, można wykonać więcej odcinków drogowych i przez to poprawić funkcjonowanie na osiedlach czy drogach lokalnych. Funkcjonowanie to znaczy i bezpieczeństwo, i poruszanie się mieszkańców, i komfort życia.
dla samorządu ta technologia kładzenia na wierzchni jest atrakcyjna? W porównaniu do tradycyjnej technologii jest troszeczkę tańsza, a coś więcej będziemy mogli powiedzieć po okresie kilku lat, jak będziemy obserwowali, jak ona się zachowuje, ta nawierzchnia, po okresie chociażby tej nadchodzącej zimy. Dlaczego zdecydowaliście się na tę technologię? Po pierwsze tańsza i po drugie w miarę szybko jest wykonywana. Są to dwie warstwy, najpierw roboty oczywiście ziemne, dwie warstwy stabilizacji. No i na końcu zdecydowaliśmy się na wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej, która będzie się lepiej zachowywała, również będzie miała większą nośność w porównaniu do powierzchniowego utrwalenia. Drogi utwardzone są drogami bezpieczniejszymi z tego względu, że unikamy zastoin wodnych, czyli w zimie zamarzniętych kałuż. Są mniej śliskie i kolejna rzecz, mniej zapylone, mniej zabłocone. Poprawione są parametry użytkowe.